Zmieniały się zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez gminę Kielce. Do tej pory podczas rekrutacji można było wybrać maksymalnie trzy placówki. Nabór na nowy rok szkolny znosi ten limit, zatem dopuszcza się możliwość składania wniosków do dowolnej liczby placówek prowadzących postępowanie rekrutacyjne. Uchwałę, która ma na celu zwiększenie szans na korzystny wynik tego postępowania, jednogłośnie przyjęli kieleccy radni. Na tą chwilę można składać do tylu placówek, ilu się tylko chce. Jest to całkowicie otwarty nabór. Pomoże nam to w wielu sprawach, między innymi za pierwszym naborem powinno się większość uczniów, a może i nawet 100%, dostać do, jakiegoś, do jakiejś placówki, która została przez nich zweryfikowana, wybrana w swoim prywatnym rankingu. Ci, którzy nie dostaną się do wymarzonych placówek, nadal będą mogli próbować swoich sił w naborze uzupełniającym. I kolejna dobra wiadomość w kwestii organizacji sieci szkół pod potrzebę podwójnego rocznika. W środę został rozstrzygnięty przetarg na remont budynku przy ulicy Warszawskiej, gdzie obecnie będzie przenoszona szkoła informatyczna. Dzięki radnym udało nam się też zorganizować już budżet na to. Połowę tego budżetu, gdyż połowę przy współpracy z kuratorem będziemy wnioskować o pieniądze na dotację na remont tego budynku. Dzięki temu też uda nam się przenieść szkołę numer 8 do obecnej siedziby Informatyka. Jak podkreśla zastępca prezydenta Kielc dzięki współpracy władz miasta, dyrektorów, szkół, rodziców, radnych i kuratora, sprawy związane z dostosowaniem sieci szkół do podwójnego rocznika idą w dobrym kierunku. Projekt cały czas trwa. Po pierwszym naborze będziemy mieli dużo więcej wiedzy, jak to wszystko się rozłożyło, chociaż też na podstawie ankiet, które, o które poprosili nas rodzice zostały zrobione, mamy już wstępną wiedzę, ile tych uczniów chce iść do liceów jakie kierunki wybierają. Także na tą chwilę jesteśmy w bardzo dobrym miejscu i te prace będą trwały. Teraz z biegiem czasu, z nowymi decyzjami będziemy mogli podejmować następne kroki. Przypomnijmy, że z uwagi na przywrócenie ośmioklasowej podstawówki w nowym roku szkolnym naukę w pierwszych klasach szkół średnich rozpoczną dwa roczniki. W Kielcach dotyczy to niemal 7 tysięcy uczniów.